Dzień dobry. Dzisiaj jestem na żółto. Tak jak widać, mam żółtą kurtkę, żółte okulary, żółtą bluzę, żółte gacie, ale tego nie widzicie. I dzisiaj będziemy tym kolorem się posługiwać. Będziemy używać tylko i wyłącznie żółtego, żeby stworzyć dzieło sztuki albo kompletną klapę. Będzie fajnie. To nie jest dobry pomysł, żebym z żółtymi okularami rysował na żółto, bo nie widzę tego koloru. W domu mam kurtkę i bluzę na sobie i w ogóle i... Fuck off. Mogę SpongeBoba narysować. Kiedyś w gimnazjum potrafiłem narysować Gacusia z pamięci. Jakoś tak było. Patrzcie. Miau. To jeśli SpongeBoba źle narysuje, to będzie po mnie. Co nasz SpongeBob robi? Czy tak SpongeBob wygląda? Prawie idealnie. Jest oficjalny trailer Minionów 4. To możemy zrobić, że coś SpongeBob robi z minionkami. Masło. Będą jego giry. How does his shoe work? Jakiego but? Ale magicoła, kurde. A czy SpongeBob kanonicznie nie miał jakiś super łydek? Może damy mu super łydy. Ile on ma pasków? 2 paski. Kto stąd oglądał SpongeBoba? Okej, i ile z osób, którzy znają SpongeBoba i oglądali SpongeBoba, pamiętają ten przeklęty odcinek, w którym Skalmar i SpongeBob zjedli chyba żarcie ślimaka i stali się ślimakami. Chodzili na plażę pod wodą, no ale prawda jest taka, że są miejsca, w których woda morska nie miesza się ze sobą i powstają podwodne laguny takie. To wygląda dobrze? Jakoś wygląda. Jedno trzeba przyznać SpongeBobowi, że stylówę to ma niezłą. Te buciki, profeska. Możemy zrobić, że SpongeBob jest upity, tak jak był w filmie. I tam była scena, gdzie z Patrykiem poszli do deserowni i nawalili się w 3 dupy deserami. SpongeBob nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Zaraz wam pokażę. Skacowany SpongeBob. Upił się lodami. Herezję. Ja tutaj tylko prawdę mówię. To jest prawdomówny stream. Mówię jak jest. Pięknie. Dobra. Powinniśmy na tym skończyć, bo jak zaraz twarz będzie, to SpongeBob się zepsuje. Nie rób mu mordy. Zrobię mu piękną mordę. Ty, to będzie smooth SpongeBob. Czy to może być Yassified SpongeBob? Yassification to nazwa procesu zbytniego upiększenia osoby poprzez filtry lub nałożenie makijażu cyfrowego. Charakterystycznymi cechami po przejściu przemiany są duże pomalowane usta, długie, najczęściej różowe paznokcie oraz długie rzęsy. W większości przypadków upiększenia tego doznają mężczyźni wierzący w tak zwaną toksyczną męskość, na przykład Andrew Tate. Proces ten ma za zadanie urazić ich dumę. Może miniona zjasifajować jakiegoś. Tu są te jego wielkie oczy i ten nos i neutralny uśmiech. Będzie tutaj siedział taki minion, na szybko narysuje. Będzie miał wielkie takie brwi, nie brwi, tak mówię, rzęsy. O, i tu będzie miał takie wielkie, całośne usta. Yes. I SpongeBob będzie miał dosłownie taką twarz, patrząc na tego miniona. Good. Zawsze mogę na was liczyć, jeśli chodzi o stworzenie kerst obrazku. Pięknie. Minion. On ma takie włoski na bok, to na razie dajemy takie włoski, żeby wiedzieć, w którą stronę się obraca ten nasz kolega. Drogi dzienniczku, dziś dowiedziałem się czegoś nowego. Dziś dowiedziałem się, czym jest jasyfikacja. To wygląda jak okulary. Jakoś wygląda, ale nie wygląda, jakby było pod tym kątem, który chcę uzyskać. Poprawmy kąt tej głowy. To jest środek jego głowy. O, minion. I teraz mogę od tego odnieść się dobrze z okularkami. Czy to Amogus? Nie Amogus. Kiedyś to miniona potrafiłem po prostu, o tak, jak Thanos, stryknąć i miałem miniona. Teraz są większe problemy. I musi być bardzo sassy. Ja też trochę minionów w życiu narysowałem, ale człowiek to naturalnie wypiera z pamięci dla własnego dobra. Zgadzam się z tym. Bóg nas wszystkich opuścił. Teraz już jestem pewien. Jeśli kiedykolwiek tam był, to już go tam nie ma. Oj, oj, oj. Nie dziwię się temu. SpongeBob tak patrzy. Dorobimy temu minionowi kawał niezłej buły. Jak w ogóle miniony noszą te ciuchy? Jak one są takie, taką fasolką są, co nie? Taką i ramionczka są na ramiona, a oni ramion nie mają. A? Może wkładać banana do ust dla mocniejszego curse factor. Przepisuję ci płukankę z wody i soli za to, co powiedziałeś. Pewne rzeczy lepiej pozostawić niewiadome. Ale mi się niedobrze robi od tych palców, tych pazurów. Ja chyba urlop muszę wziąć po tym obrazku.
Znacie sposoby na kace moralne? Rosół? Dobra. Ja nigdy nie spojrzę już na tę bajkę w ten sam sposób. Ja się boję, co ten Gru zrobił, że to taki minion jest. I co ten Gru sobie myśli. Dajcie mi chwilę. Chociaż gołe stópki, nóżki byłyby bardziej kerst. Nie. Psa Jake'a, długiego Jake'a. Pies Jake będzie się zawijał. Jest z tyłu tutaj jakimś takim parówem. Idzie gdzieś tam i nagle tu się pojawia. Najpierw zrobimy grubym, a potem usuwamy ten nadmiar i wygląda jak oko Jake'a. Iha! Możemy zrobić mu łapkę. Everything is okay. Move along. Ruszmy się. Ale Amogusa chcę gdzieś dać. Tylko nie wiem, gdzie tego Amogusa dać. A w porach SpongeBoba będzie ukryty Amongus. Jak pasożyt, no. Tu zróbmy banana pomiędzy jego nogami. Jeśli ktoś to sklipował, to banuję na czacie. Na jakie naboje byłby Glock z banana? Na pestki. Banan nie ma pestek? Ma takie małe mikropestki. Te czarne kawałki w środku banana, jak przekroisz go, to masz takie ti-ti-ti, to są pestki jego. Obraz Jana Pawła w tle. Mam nawet lepszy pomysł. Będzie obraz Jana Pawła w tle, ale z przodu. To takie tło z przodu. Tymczasowo wszystko wyłączę, co tutaj jest i narysujmy sobie Jana Pawła. Chcemy narysować Jana Pawła po paskalowemu, czy Jana Pawła po paskalowemu? Ciężki wybór. Dobra. Będzie Giga Chat, Jean Paul. Myślicie, że za takie przedstawienie Jan Paweł by się obraził? Ja na przykład, jakby ktoś narysował mnie super napakowanego, to ja bym się chyba nie obraził, wiecie? Tak jak pan Pascal powiedział. A jak pan Pascal powiedział? Tu zróbmy banana pomiędzy jego nogami. Kto tak pięknie i męsko narysował? Ja każdego pięknie i męsko narysuję. Nawet kobiet. Pascal nie dyskryminuje. Każdego pięknie i męsko narysuje. Ojcze, zgrzeszyłem. To dzień nóg. Dwa razy pod rząd musisz zrobić. Dobra. O, pięknie. Wygląda bardziej jak ten pierożek z tej dziwnej, krótkometrażowej animacji Pixara. O, pierożek Pixara. Podoba mi się, że SpongeBob jest taki, że on jest przerażony. Tak go wyprostowało aż z tego, co tu się dzieje. Wtedy zrobimy mu te giga oczy. Zrobimy, że ten jego nos jest sztywny. To ja mogę dzisiaj nic nie mówić dziwnego. No kurde. Ale ta dynamiczna poza SpongeBoba mi się bardzo podoba. Ja pieprzę, jak go odwaliłem. Też nie wiedziałem, że tak potrafię. Nickelodeon mnie chyba nie posądzi o jakąś defamację czy coś. Tak lepiej ta rączka wygląda? Jakoś wygląda, no. Ja się będę martwił, nie będę się martwił. Martwią się ci, którzy mają coś do stracenia. Ja już i tak jestem za głęboko w tym wszystkim. To jest 10. krąg piekła, a wszystko jest na żółto. A co będzie, jak będzie wszystko na czerwono? Dobra, jak już zrobiliśmy szkic, to czas przejść do line art. I line art zrobimy podobnie tak jak z ostatnim filmem, gdzie będzie to timelapse, tak jak widzicie już z tyłu. Pascal nieźle zasuwa, Pascal poza streamem tak szybko w rzeczywistości rysuje. Mam tak szybkie ręce. I zaczynamy od SpongeBob. Parę rzeczy zostanie zmienionych, do których zaraz przejdziemy. Jak na razie muszę powiedzieć wam, że w sumie jestem bardzo zadowolony z tego, jak osoby na streamie brały udział w tym wszystkim. Jak chętnie mieli bardzo dużo pomysłów, tego jestem zadowolony, bo jednak o to tutaj chodzi, żeby i mi, i wam się podobało. I trochę w pewnym momencie ciężko było się skupić, no ale dobrnęliśmy do końca, udało nam się zrobić SpongeBoba, Miniona i całą resztę. W tym momencie na co patrzę, to to, że SpongeBobowi troszkę dałem więcej takich worów pod oczami. Co zawierało się w szkicu, teraz może być grubsze lub chudsze, żeby po prostu osiągnąć to, co ja uważam za głębie. W obrazie są rzeczy, które mógłbym dodać. W sumie teraz jak tak patrzę, mógłbym parę kresek dodać na okularach Miniona, żeby były one troszkę bardziej kanciaste, bo w sumie takie by mi się bardziej podobały niż takie okrągłe, jak są teraz. Ale to już i tak jest za późno. Kilka dobrych godzin zostało wciśnięte w line. Czasami trzeba po prostu wiedzieć, kiedy odpuścić i to jest ten moment, w którym odpuszczamy. Bierzemy popcorn i patrzymy na dzieło po prostu naszej ciężkiej pracy. To zrobiłem z papieżem tak, że odpaliłem moje VOD ze streamem, ponieważ nie podobało mi się to, jak perspektywa wyglądała na tym obrazie. Wziąłem tego screena, zanim go przetransformowałem perspektywą i z niego zrobiłem line art, po czym
jak zaraz zobaczycie, będę dodawał czerwone linie, które mają mi wyznaczyć mniej więcej perspektywę. Nie powiem, że to jest profesjonalna metoda, żeby tak sobie wyznaczać, ale jest to na tyle szybka metoda i na tyle przyjemna, że musi wystarczyć, bo jednak czasami musimy wybrać rzeczy, które są wystarczające. Zamiast Glocka wybrałem musztardę, której nie nagrałem, tak teraz widzę, jako butelkę, w takim znaczeniu, że wszyscy tu zebrani grają w butelkę, kręcą sobie i wypadło na SpongeBoba i dlatego Minion w tym momencie się na niego tak patrzy. Czasami będziecie widzieć, że tło u mnie zmienia się na czarne. W ten sposób wygodniej mi po prostu jest odnaleźć jaśniejsze elementy, które wystają poza line art. Wiem, że można sobie oznaczać cały rysunek, albo raczej line art od zewnątrz, żeby można było szybciej sobie kolorować. Problem jest taki, że ja robię line art na wielu warstwach i nie lubię tego palać w jedno. W odcieniach za dużo nie mam nic do powiedzenia, tylko to, że mam nadzieję, że wydają się wam być żółte. Ten szary, to jest taki żółty szary, ale nie jest to żółty, jeśli miałbym szczerze powiedzieć. Bardziej jest on szarym niż żółtym, tak więc mogłem tutaj nagiąć pewną zasadę. Wydaje mi się, że miałem dość małą bazę kolorów do wykorzystania. Nie, możecie w komentarzach napisać, czy wam się podoba, czy nie, czy uważacie, że jest to szary żółty, czy nie. Ja was zostawiam, jeśli będę miał coś do powiedzenia, to zobaczycie mnie za chwilę. Minion wydawał mi się być za bardzo w cieniu i przeniosłem linię światła w inne miejsce, żeby był troszkę bardziej doświetlony, tak jak SpongeBob jest. I wydaje mi się, że teraz wygląda zdecydowanie lepiej. Był ładny podpisik i gotowe. Ja jestem bardzo zadowolony z tego głupiego dzieła i mam nadzieję, że wam również się podobało i że jeszcze chcecie zobaczyć więcej z tej serii. Ja dziękuję wam jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba. Może wyślijcie koledze, mamie, tacie, siostrze, bratu, stryjecznej, może szwagrowi, tak zawsze doceni to, co lubisz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.